Ile robiłaś w ciągu roku kampanii i pokazów mody? No miałam sezon taki, w którym byłam druga na świecie według listy z models.com i miałam 62 pokazy w ciągu 3 tygodni między Paryżem, Mediolanem, Nowym Jorkiem. To zaczynałam dzień o 6 rano, kończyłam o 3 nad ranem, wracałam do domu, kąpałam się, zmywałam paznokcie i godzina snu, czasami nie i znowu, więc to był taki bardzo szalony czas. 62 pokazy w 3 tygodnie, aha, czyli 3 pokazy dziennie mniej więcej. 5-6 nawet się zdarzało, ja wbiegałam, że już dziewczyny stały ubrane, a ja jeszcze się nie zdążyłam, nawet nie byłam malowana, bo zbiegałam z innego pokazu. Więc naprawdę już miałam oczy, znaczy skórę pod oczami pozrywaną do krwi, bo od zmywania makijażu już po prostu płakałam czasami, jak mi zmywali makijaż, bo to już był taki, jakby mi ktoś alkoholem na ranę wylał. Więc no był taki moment, że już rzeczywiście czułam, że już nie dam rady.